Już? Sajbyczku. Curry to tak jak z KFC, chciałbyś, ale nie masz? Spokojnie, z Wojtasem będziesz miał, także curry to jak z KFC. Zapraszam do odcinka. Nie wypada, abym się śmiał z widzów i tych, którzy nie mają sobie herbaty zrobić, ale to danie jest ultra proste, bo są cztery składniki. Mamy ser. Ser jest żółty. Trochę poszliśmy na bogato, bo jest w nim cheddar. Także ser, który serwujemy, to jest cheddar wymieszany ze zwykłym edamskim. Do tego polędwiczki, skóry, które kupiłem w dużej sieciuwie. Mąka biała. Pablo Escobar nam nie sypał, bo powinna być kukurydziana. Niestety będzie biała. Jeden bądź dwa wrapy tortillowe. Przypraw użyjemy sól, pieprz, czyli przyprawę meksykańską, bo taką znalazłem. I czosnek w prochu. I teraz coś powie, dlaczego nie świeży? Bo czosnek w prochu się nie pali i możemy dać większą temperaturę smażenia, dlatego. Generalnie kurczak powinien się marnować co najmniej godzinę. My tego czasu nie mamy, także zamarnujemy go od razu i kura idzie na patelę. My używamy dzisiaj polędwiczek. Jeżeli wy nie macie polędwiczek, bo wasze sklepie nie ma, kupcie filety i je po prostu pokrojcie w plastry. Kurę wkładamy do mąki. Powinna być kukurydziana, ale nie ma, więc daję taką, jaką ma. Kura jest ładnie zrobiona. Teraz potrzebujemy tylko dużej ilości sera i placki. Pato, co jest? Zobaczcie, jak ser wypływa, widzicie? Curry zrobione, do tego dajemy sos barbecue rolewski. Rolewski nam nie płaci za to, ale ja go po prostu lubię. No i oczywiście musi być sriracha, bo jest dobry. Patrzcie, grande finale ten. No i to jest dobre, tak, bo to jest szybkie. Możecie tutaj dać papryki, cebuli, jakiś warzyw, żeby było ciekawiej. Ja zrobiłem taką wersję dla biedaków. Na ta kura, ten ser, naprawdę robią robotę z tym sosem. Także curry to takie jak w maku, dużo sera, słuchajcie, to jest sekret, dużo sera. Zobaczcie, kura w środku. Fajnie, że jesteście, dziękuję wam za wasze wsparcie. Zapraszam na pozostałe filmy i MasterChef, co się dzieje. Oha. O! Nie bądź pazerny przy jedzeniu. Bo gorąco. I nie jest pełną buzią, bo nie sika w nocy.